Małgorzata Parys, witam Państwa serdecznie w programie Rozmowy Kulturalne. Naszymi gośćmi są dziś członkowie zespołu Nadia, którzy przed chwilą specjalnie dla telewizji regionalnej zagrali świąteczny koncert. I w tematyce świątecznej będziemy się dziś poruszać, ale zanim zadam pierwsze pytanie, proszę przedstawcie się naszym widzom. Witam zespół Nadia, po mojej lewej stronie Radek gitarzysta, basista Fabian, po mojej prawej stronie perkusista Maciek, na skrzypcach i wokal Paweł i na akordeonie Jarek. Witamy. Moje pierwsze pytanie. Właśnie wydaliście nową płytę z kolędami. Proszę powiedz, czym się inspirowaliście? No, tak jak zawsze, trzema kulturami. Polską, łemkowską, ukraińską. I to jest to, czym się wyróżniamy na tym rynku. I te trzy języki, trzy kultury na tej płycie są. Można je usłyszeć bardzo wyraźnie. Wydanie 20 tysięcy to dosyć sporo. Jak, proszę, powiedz, się promujecie? No ponad 22,5 tysiąca płyt wydanych, a promocja wszelaka. Przede wszystkim media nasze, te w tym rejonie, w którym mieszkamy, media lubuskie, Gazeta Lubuska, która wyda tą płytę właśnie w nakładzie ponad 20 tysięcy, 21 tysięcy. Oprócz tego internet, poczta pantoflowa, no i takie telewizje jak wy, które pomagają nam zaistnieć trochę z tą płytą. Świetnie. A w związku z nową płytą planujecie trasę koncertową? Gdzie w najbliższym czasie będzie można Was zobaczyć? Więc już dziś zapraszamy do Nowej Soli. Tu gramy na rynku. Świąteczny koncert. Oprócz tego wszystkich tych za oceanem, czyli w Kanadzie, to również zapraszamy na koncerty kolęd. Tam także będziemy, także tam z naszą muzyką dotrzemy. No i po prostu obserwujcie naszego fanpage'a, co chwilę coś się pokazuje, co chwilę coś się pojawia, co chwilę nowe koncerty, zapraszamy na wszystkie te wydarzenia. Rozumiem, oczywiście będziemy tutaj Was jeszcze promować w naszej telewizji, a powiedzcie, jak ludzie reagują na kolędy śpiewane w wielu językach? No, reakcja jest bardzo pozytywna. Na każdym z tych koncertów część ludzi, która nie zna języka łemkowskiego, pierwszy raz się z nimi spotyka, zaciekawia się, podchodzi do nas po koncercie, pyta, w jakim języku śpiewaliśmy, czy te kolędy są na płycie, gdzie o tej kulturze można coś się dowiedzieć więcej, bo przecież na samych koncertach śpiewamy tylko w języku łemkowskim. Też staramy się troszeczkę przybliżać ludziom, kim są Łemkowie. No ale tak jak widać, też płyta pokazuje, że tworzymy też dużo po polsku i w tym kierunku też idziemy, bo chcemy jakby zadowalać większe grono odbiorców, nie tylko naszych krajan tutaj, Łemków na naszych zachodnich ziemiach, już naszych mówię, w sumie nie naszych, ale jak najbardziej zachęcam do tego, żeby tą płytę kupić, posłuchać i skosztować tej muzyki naszej trochę. Oczywiście zachęcamy. Nagraliście również teledysk do jednej z kolęd i tutaj też ostatnia zwrotka jest po łemkowsku. Tak jest, to celowy zabieg. Cicha noc to kolęda, która w wielu językach doczekała się wielu wersji tłumaczonych. No i także Łemkowie mają swoją zwrotkę, nie całą zwrotkę, ale mają całą kolędę przetłumaczoną. Chcieliśmy tym wszystkim ludziom pokazać, że szanujemy wszystkie kultury, te, które propagujemy. I także łemkowska zwrotka wkradła się na tą kolędę, przepraszam. A opowiedz jeszcze może o emocjach, o całej atmosferze, która była na planie teledysku. No panowie, jak było? Może właśnie ktoś teraz. Paweł, może może ja? Na teledysku był bardzo rodzinnie, jak zresztą na YouTubie można sobie obejrzeć ten teledysk. Generalnie nagrywaliśmy u Andrzeja w domu, taką wigilię, wspólną rodziną, całymi rodzinami, a potem w studiu, w którym mamy próby. Było to bardzo sprawnie, bardzo szybko to poszło i bardzo było fajnie, świątecznie i miło. I jak zawsze było oczywiście dużo śmiechu, nie? Przede wszystkim. Czyli świątecznie, radośnie, a jeżeli chodzi... Naturalnie przede wszystkim. I naturalnie. Bo nic tam nie było udawane. Chodziło po prostu o to, żeby w tym teledysku pokazać nasze takie przygotowanie do świąt, robienie ozdób, to co się po prostu robi na co dzień w domu i to co przynosi największą frajdę. I to chcieliśmy w tym teledysku pokazać. Chcieliśmy taką swobodę i to nam się wydaje, pokazujemy, bo jak widzisz, teledysk na YouTube ma naprawdę już sporo odsłonięć i zachęcamy wszystkich, żeby ten teledysk zobaczyli. Cicha noc w naszym wydaniu Nadii. Dobrze, jeżeli jesteśmy już w tym temacie świąt, proszę powiedzcie, jak wy święta obchodzicie? Święta obchodzimy, to znaczy tak, jedna część naszego zespołu to katolicy, Polacy, a druga część zespołu, której jestem przedstawicielem, to Łemkowie, którzy są prawosławni. Pierwsza różnica, która dotyczy świąt, to termin.
My mamy Wigilię i święta według kalendarza juliańskiego, czyli automatycznie 13 dni różnicy, 13 dni później niż według kalendarza gregoriańskiego. To jest podstawowa różnica. 24 grudnia jest Wigilia u katolików, natomiast u nas to wychodzi 6 stycznia. To jest taka podstawowa różnica. A obchody świąt, potrawy albo jakieś wszystkie inne? Czy potrawy też się różnią. Na przykład mamy takie swoje typowe potrawy, na przykład którą jest kiselecia, czyli takie ziemniaki wytłuczone z takim sosem zrobionym z pszenicy, drożdży, taki zakwas. I no przede wszystkim to mamy, no ale mamy też wspólne potrawy takie jak pierogi, barszcz, ryba. A kutia? Zależy, w którym domu. Jedni robią kutię, drudzy nie robią. No i przede wszystkim też różnicą jest to, że nie mamy opłatka, tylko mamy prosforę. To jest taki chlebek, którym się dzielimy, tak jak... Symbolika jest ta sama, tak jak przy opłatku. Nie? Rozumiem. Święta świętami, a po świętach nowy rok, więc jakie są noworoczne plany? Noworoczne plany i postanowienia przede wszystkim są takie, że lecimy do Kanady i tam oprócz koncertowania, oprócz trasy chcemy skupić się na tym, żeby troszeczkę popracować nad nowym singlem. No i 2016 rok, nie wyobrażamy sobie naszego zespołu bez nowego singla, który oczywiście będzie miał także swój klip. I to jest nasz główny cel. Jeden, dwa single, które mam nadzieję pociągną zespół jeszcze wyżej, jeszcze bardziej. No czekamy w końcu na ten hit, który chcemy stworzyć i wejść ten 2016 rok jako zespół już troszeczkę jeszcze półkę wyżej. Takie są nasze marzenia. No i też będziemy do tego dążyli. Praca, jeszcze raz praca i myślę, że będzie ok. Postanowienia takie na 2016 rok. Oczywiście życzę, aby wszystko się spełniło. Mam nadzieję, że w telewizji regionalnej też będziemy mogli puszczać wasze teledyski. A proszę, powiedzcie może, gdzie jeszcze was można znaleźć, szukać o waszej informacji o waszej twórczości? Przede wszystkim internet. Wszechobecny internet. Wchodzimy na YouTube, wpisujemy Nadia. Tam wyświetla się mnóstwo piosenek, także i teraz kolędy, które my tworzymy, ale także nasza strona internetowa www.nadia.pl, bardzo prosto można zapamiętać, oraz Facebook, chyba najbardziej popularna forma teraz promocji zespołu, także tam informujemy o wszystkich naszych koncertach, o wszystkim tym, co tworzymy, także i dzisiaj myślę tutaj z tobą, Gosiu, będą zdjęcia, będziemy chwalić się dzisiejszym dniem. Z każdej uroczystości, z każdego koncertu, z każdego miejsca, gdzie Nadia się pojawia, wszystkie informacje na Facebooku i tam wszystkich zapraszamy, polubcie naszą stronę, a my będziemy już szczęśliwi. Dobrze, a gdzie możemy dostać waszą płytę? Z kolędami przede wszystkim. Przede wszystkim trasa koncertowa i wszędzie tam, gdzie jesteśmy, można płytkę kupować, ale nie tylko. Także internet Allegro, które bardzo prężnie działa i na którym też dziennie sprzedajemy sporo płytek. Więcej takich form raczej nie ma. Postaramy się, żeby kolejna płyta, ta profesjonalna płyta, która pojawi się, jak ją nagramy, żeby znalazła się już w Empikach. A teraz jeszcze was własnym sumptem sprzedajemy, także wszystkich tych ciekawskich, którzy chcą słuchać naszej muzyki, zapraszamy na Allegro, klikamy, kupuję. Zachęcamy, bo naprawdę warto. A w takim razie ja bardzo wam dziękuję za rozmowę i chciałabym was zachęcić, abyście złożyli naszym widzom jeszcze raz życzenia świąteczne, noworoczne w dwóch językach. W takim razie wszystkim słuchaczom w języku polskim życzymy pięknych, zdrowych, pogodnych świąt, okraszonych muzyką przede wszystkim, bo takie życzenia zawsze ślemy. No i wam, Dory Helemke, ślemy najserdeczniejsze życzenia z nachody zbliżającego się świat Rożestwa Chrystowego. Duże zdrowia i pomyślności. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia w takim razie. Dziękujemy. Do zobaczenia. Do zobaczenia.